Dzień dobry, panie premierze, pan premier Kazimierz Marcinkiewicz. Z nami proszę się zapiąć. Zawsze. Panie premierze, strasznie się cieszę, że dokładnie w tym momencie się pan u nas znalazł, bo zadam panu pytanie, które być może spowoduje, że więcej pan nas nie odwiedzi. Ale... Śmiało? Czy ile razy, będąc premierem, zdarzyło się panu skłamać? Pewnie się zdarzyło. Ja powiem szczerze, że nie stać mnie na takie kłamanie z tego powodu, że trzeba mieć dobrą pamięć. A ja mam złą pamięć. I zawsze miałem słabą pamięć. Zawsze się wsypuje. A żeby kłamać, to potem trzeba te wszystkie kłamstwa rolować i dodawać kolejne. I mnie na to nie stać, bo ja po prostu mam słabą pamięć, więc ja raczej nie kłamałem. Natomiast powiem panu, że to było, panie redaktorze, tyle lat temu, że to jednak była inna polityka. Dlatego, że dziś kłamstwo jest po prostu innym elementem polityki niż wtedy. Bo wtedy, jak człowiek skłamał i został na kłamstwie złapany, musiał przeprosić, albo udawać, że coś się inaczej wydarzyło, albo że został źle zrozumiany. Dziś nie usłyszy pan słowa przepraszam od nikogo. Nikt nie będzie wyjaśniał tego. Każdy będzie brnął w kłamstwo, ile wejdzie. To jest naprawdę inna polityka. Czy czytając biografię polityków takich jak Winston Churchill czy prezydenci USA, to już nie wspomnę o Billu Clintonie, który skłamał w sprawie romansu swojego, chociaż była to sprawa polityczna czysto, tak, bo groził mu impeachment z tego powodu. Ale jednak mam wrażenie, że kłamstwo jest wpisane w politykę, jest częścią tej polityki, ale jednocześnie, tak jak pan powiedział, zgadzam się z tym, że mam wrażenie, że coś się w ostatnim czasie, nie tylko w Polsce, bo to dotyczy na przykład prezydenta Trumpa i w ogóle polityków na świecie, że z jakiegoś powodu to kłamstwo stało się bardziej brutalne, bardziej otwarte. Czy to jest troszkę tak, że politycy zaczęli nas traktować jak idiotów, nas wyborców, że my wyborcy się przestaliśmy tymi kłamstwami przejmować? To pytam pana a propos tego, co wczoraj spotkało pana premiera Morawieckiego i ten wyrok sądu, który nakazał mu przeprosić. Znaczy ja mam wrażenie, że każdy człowiek złapany na takim kłamstwie, jeszcze gdzie mu inni dorośli mówią, zobacz, skłamałeś tutaj, przeproś teraz, jest potwornie upokarzające. Mam wrażenie, że u nas to jakby przejdzie w ogóle jeden dzień, wszyscy się pośmialiśmy trochę i... Nie, ale panie rektorze, ja myślę, że to jeszcze jest troszeczkę inaczej. To znaczy... Każdy człowiek ma prawo zbłądzić i błądzi. I nie ma ludzi, którzy nie błądzą. Natomiast chodzi o to, jak się zachowują później. Czy są w stanie powiedzieć tych parę magicznych słów, które zmieniają życie wokół nas, właśnie takich jak przepraszam, jak dziękuję, jak proszę, i wytłumaczyć. Proszę zwrócić uwagę, że dziś w polityce, jeśli pan prześledzi słowa polityków, nie znajdzie pan słowa przepraszam. Ono pada tak rzadko. To jest po prostu... A kiedyś... No dobrze, człowiek popełnił błąd, przeprosił bardzo serdecznie i tym pokazywał swoją wielkość, jakąś swoją kulturę. Dziś tego po prostu nie ma. To jest brnięcie cały czas w zaparte. I co ciekawe, tak zwany ciemny lud to kupuje. No właśnie, bo to jest, wie pan co, to jest najciekawsze jest to, że żyliśmy w takim przeświadczeniu przez wiele lat, że internet spowoduje, że wszystko, że ta wolność jest pełna, że złapanie polityka na kłamstwie dzisiaj nie jest żadnym problemem, bo zawsze ktoś w internecie się znajdzie, kto to sprawdzi i 5 minut później wrzuci informację i ona się rozejdzie jak ogień po całym internecie i wszyscy będą wiedzieli. I tak rzeczywiście jest, tylko co z drugiej strony mamy sytuację, w której ja naprawdę mam wrażenie, że wszyscy... Wielu wyborców jest okopanych w tych takich obozach. Jeżeli jestem po stronie tej partii X, to uważam, że politycy partii X zawsze mają rację, nigdy nie kłamią i odwrotnie jest z partią Y. I moi są święci, a wasi są zawsze straszni, beznadziejni i kłamią. Znaczy to jest podwójne, bo z jednej strony są ludzie, którzy wierzą we wszystko,
i uważają, że to jest prawda Morawieckiego i on miał prawo tak mówić. Mnie się akcja PSL-u bardzo podoba, kłamstwa Mateusza Morawieckiego i wyliczanie ich, bo jest ich rzeczywiście już bardzo dużo. Natomiast inni, nawet jeśli wiedzą, że to jest kłamstwo i źle, że to jest kłamstwo, bo na kłamstwie nic dobrego się nie zbuduje, to mówią, dobrze, ale to jest nasze kłamstwo. My mamy prawo do tego, żeby kłamać, bo my musimy utrzymać władzę, bo tylko my jesteśmy do władzy powołani. I to jest jeszcze gorsze. Powiem panu z drugiej strony, ta druga sytuacja, która miała miejsce, też bardzo dużo osób mnie o nią pyta. Jestem ciekawy o pana wrażenia. To jest ta scena rozmowy pana Tuska z panem prezydentem Dudą w ONZ-cie, gdzie usiedli obok siebie. To rzeczywiście wygląda jak dobrzy znajomi, którzy... I'm the cat brusher. When I retired, I decided I wanted to do something fun. Come in and I basically brush every one of the cats. So lots of cats have fur that needs to be taken off. And well, I was petting a cat and I kind of dozed off and the cat dozed off and they took a picture and that's that. Milo is diabetic and he's blind, but he likes to come and say hello. As long as I can, as long as my health permits, this is what I look forward to every day. I w trakcie, jak nas nie było, pan premier Kazimierz Marcinkiewicz zdradził tajemnicę, której nigdy wcześniej nie zdradzał. Niestety tylko my w tym samochodzie będziemy o tym wiedzieć. Ale poważnie, wracając do pytania. Jak pan oglądał tą scenę rozmowy pana przewodniczącego Tuska z panem prezydentem Dudą w ONZ-cie? Czy to tak rzeczywiście jest, że my wyborcy myślimy, że skaczą sobie ci politycy do oczu, a oni tak naprawdę wszystko to mają gdzieś i można kogoś nazwać publicznie zdrajcą narodu i powiedzieć, że powinien siedzieć w więzieniu, po czym usiąść z nim na kawie i gadać sobie jak dobrzy przyjaciele? Prawdę mówiąc, ja się ucieszyłem, że oni w ten sposób ze sobą rozmawiają, dlatego że jednak rozmów pomiędzy politykami PiS a innymi, a opozycji jest bardzo mało. Mhm. Oni nie ma ich publicznie, ale także jest niewiele takich rozmów prywatnych. Ale jest ludzie ich niewiele, się boją. Tak, jest ich niewiele. Ja pamiętam, to było naprawdę 100 lat temu. W rządzie Suchockiej byłem wiceministrem edukacji. Byłem młodym, 30-letnim człowiekiem. I pamiętam, poszedłem do Sejmu, spotkałem Stefana Niesiołowskiego, szedł Leszek Miller i mówi do Stefana: ej Stefan, my tam po południu to w radiu się spotykamy. No tak, spotykamy się. A wiesz, jaki jest temat? A on mówi: a co mnie temat obchodzi, i tak ci dopieprze. I to było normalne, tak? Mnie to zdumiało. Ja byłem młodym człowiekiem, myślę, jak Stefan Niesiołowski, taka opozycja z komunistą. Jejku, no to jest w ogóle niemożliwe, ale rzeczywiście tak było. Dziś tego jest dużo mniej, więc to, że oni tam ze sobą tak rozmawiali, to mnie trochę ucieszy. Ale wie pan, bo z drugiej strony, mnie pytali ludzie, mówią, no dobrze, ale bo to jest tak, z jednej strony zwolennicy PiS-u mówią, jak to
Tusk, który zdradził Polskę, zabił prezydenta w Smoleńsku i tak dalej. Jak można z takim człowiekiem siedzieć rozmawiać? Ale z drugiej strony, słyszę od ludzi z drugiej strony, no jak z prezydentem, który łamie konstytucję, wprowadza dyktaturę w Polsce, jest długopisem i tu my tutaj pod Sejmem stoimy i krzyczymy konstytucja, konstytucja, a oni se jadą i tam przyjaciele dobrze w Nowym Jorku. No tak, ale większość socjologów to powie i politologów. Nie zbuduje się silnego państwa bez debaty, bez dyskusji, bez polemiki, bez rozmowy. My Polacy musimy ze sobą rozmawiać, nawet jeśli jest między nami ogromna nienawiść, to naprawdę niezmiernie ważne jest to, żebyśmy ze sobą rozmawiali, bo kiedyś tego typu rządy się skończą, bo one muszą się skończyć i to niedobrze skończyć, dlatego że nie zbuduje się na nienawiści, na kłamstwie niczego dobrego, nie zbuduje się silnej, dobrej Polski, więc my musimy budować gdzieś te nici porozumienia właśnie po to, żeby budować Polskę silną, żeby nam wszystkim było w Polsce dobrze, a dziś nie jest. Tylko że problem polega na tym, żeby była pełna jasność, stuprocentowo z panem zgadzam, nawet żeśmy kampanię zrobili reklamową o tym w Onecie ostatnio. Ale problem polega na tym, że w pewnym momencie przekracza się słowami granicę, za której jest potem ciężko wrócić. No, nie mogę o panu powiedzieć, że pan zdradził Polskę, a potem będzie, a teraz usiądźmy do stołu, wie pan, pogadajmy, jak tą Polskę ratować, no bo ze zdrajcami się niespecjalnie siada do stołu. No dobrze, ale panie rektorze, ja myślę, że my jednak musimy opisać tę rzeczywistość, w której żyjemy, tak jak ona jest. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z Jarosławem Kaczyńskim, który nie tylko teraz będąc u władzy, ale także będąc w opozycji, stworzył sobie taki kokon i żyje w zamknięciu. Jarosław Kaczyński żyje w zamknięciu. Tak, żyje w zamknięciu. Proszę zwrócić uwagę, 10 lat temu czy 5 lat temu on też nie rozmawiał z dziennikarzami, tylko z wybranymi dziennikarzami. On nie robił konferencji prasowej, na której można było mu zadać wszystkie pytania. Mhm. On nie spotykał się z liderami opozycji, żeby rozmawiać rzeczywiście o problemach Polski, czy żeby budować cokolwiek wspólnego. To on wyzywa i pozwala na wyzywanie. To on, my rozmawiamy o Morawieckim, o Dudzie, o różnych innych ważnych osobach, marszałkach, ministrach i tak dalej, ale oni są nieważni, bo oni wypełniają i wykonują tylko i wyłącznie to, na co pozwala im Jarosław Kaczyński. No dobrze, ale to jest, ale to znaczy, bo to, bo ale teraz to powiedział pan w jakim celu? Żeby powiedzieć, że rozmowa jest możliwa jedynie z panem Kaczyńskim? Czy to z nim trzeba rozmawiać? Nie, czy no, że ta rozmowa że nie jest inni, możliwa? Nie, że on... inni mogą rozmawiać dlatego, że mogą mieć inne zdanie po cichu, mhm. Natomiast głośno nie powiedzą okay. Niczego innego, bo jest tylko jeden wódz, jeden przywódca, jeden człowiek, który wydaje rozkazy. A Mateusz Morawiecki, pana zdaniem, jest już samodzielnym politykiem, czy tak jak wszyscy w PiSie jest podporządkowany prezesowi? No, czym pewnie zaskoczę trochę, ale jest bardzo niesamodzielnym i nigdy nie będzie. Z bardzo prostego powodu. On nie ma żadnego zaplecza politycznego. On w PiSie jest cały czas osobą obcą. Osobą no, pojedynczą. Bez zaplecza. On jest zdany na zakon. On jest zdany na ludzi najbardziej oddanych Kaczyńskiemu i oni go rzeczywiście wspierają, oni go rzeczywiście niejako przyjęli, tylko przyjęli nie do siebie, tylko przyjęli do wypełniania roli, funkcji tego reprezentanta, tego premiera, potem pewnie kandydata na prezydenta, tego człowieka, który jest wystawiany, który jest twarzą tej formacji. A myśli pan, że będzie kandydatem na prezydenta w najbliższych wyborach? Tak. Czyli jestem, zamiast jestem przekonany, że taka decyzja już no może nie to, że zapadła tak na 100%, ale że Jarosław Kaczyński uznał, że rzeczywiście
Andrzej Duda nie nadaje się, nie daje tej perspektywy i nie daje tej pewności działania, natomiast Mateusz Morawiecki się sprawdza i ma wysokie poparcie społeczne, może wygrać wybory prezydenckie, na których Jarosławowi Kaczyńskiemu bardzo zależy. A dlaczego, znaczy co takiego zrobił Andrzej Duda, że prezes miałby zrezygnować z popierania go na drugą kadencję? Te same argumenty, które pan przedstawił za Morawieckim, działają również w przypadku pana Dudy. To też nie ma zaplecza politycznego własnego. Też przecież doskonale to rozumie. No, jeżeli PiS mu odbierze wsparcie, to Andrzeja Dudy nie ma, nie istnieje. I Andrzej Duda ma dwie cechy, których strasznie nie lubi Jarosław Kaczyński. Jest chimeryczny, nie do końca wiadomo, co zrobi, jak postąpi, bo gdzieś tam od czasu do czasu, nawet jak robi tak samo, absolutnie wypełnia politykę PiSu, ale przy tym gdzieś tu robi złe miny, kopie. No a po drugie jest infantylny, a Jarosław Kaczyński nie szanuje takich ludzi. I widać wyraźnie, że nie szanuje, właściwie od początku nie szanuje Andrzeja Dudy. Zaraz po pierwszych tygodniach jego urzędowania. A Morawieckiego szanuje? Pod tym tak, jest tak? Zupełnie zachłyśnięty tym, co Morawiecki mówi o gospodarce. Morawiecki wcale nie zna się jakoś specjalnie na gospodarce, ale potrafi ją opisywać i prezentować Kaczyńskiemu, który też się nie zna na gospodarce, jeszcze bardziej się nie zna na gospodarce, w taki sposób, że potrafi zachłysnąć Kaczyńskiego tymi opowieściami o państwowej gospodarce, o budowaniu polskiej potęgi gospodarczej, która jest niestety fikcją. Czy pana zdaniem ten taki sprawdzian tego, co premier wie albo czego nie wie na temat gospodarki, może przyjść w momencie, gdy koniunktura w Europie padnie? Wiemy, że to się zdarzy prędzej czy później. W momencie, kiedy niemiecka gospodarka spowolni. Czy to będzie ten moment, kiedy będziemy wiedzieli naprawdę, co ten rząd robi w sprawach gospodarczych? Tak, absolutnie. Niestety czeka nas duże tąpnięcie i będzie ono w moim odczuciu największym tąpnięciem gospodarczym z tych ostatnich 25-20 paru lat. Będzie gorsze niż ostatni kryzys? Tak, będzie, w Polsce będzie dużo gorsze z tego powodu, że zmiany, które zostały dokonane, w bardzo złym kierunku, to znaczy rozbudowany socjal, rozbudowane wydatki, żadnych braków, żadnych takich zakładek, które kiedyś były i które Tusk wykorzystał w 2009 roku do tego, żeby Polska przeszła jako tako przez kryzys. Teraz jako tako nie przyjdziemy, tylko niestety dostaniemy po tylnej części naszego ciała i to ostro. Czy przewidywania ekonomistów są co do tego, kiedy ten kryzys może wybuchnąć? Są tacy, którzy mówią, że on się już zaczyna i że w przyszłym roku będziemy mieli z nim do czynienia, natomiast niektórzy mówią jeszcze o roku, o tym, że będzie to za dwa lata, więc myślę, że rok rzeczywiście mamy jeszcze jako takiej koniunktury, a w okolicach wyborów parlamentarnych za rok nastąpi tąpnięcie i troszkę polegniemy, ale wyjdziemy z tego, bo jesteśmy silnym narodem, silnym społeczeństwem. Radę. Dziękuję bardzo za ten optymistyczny koniec, bo ja się naprawdę zdołowałem. Jedyne, co miałem do powiedzenia, to powiedzieć, że mam nadzieję, że pan kłamie w sprawie tego kryzysu, ale niestety też czytałem takie prognozy, więc niestety to chyba nadchodzi. Panie premierze, bardzo dziękuję za wizytę. Dobrego dnia wszystkim. Kazimierz Marcinkiewicz, dziękuję, do zobaczenia.